Innym przykładem Poganina, tym razem z II wieku, który był bardzo nieżyczliwy wobec chrześcijaństwa, można powiedzieć, że był wrogiem chrześcijaństwa, jest Celsus. Celsus posuwał się do bardzo obraźliwych, osobistych oskarżeń czy sformułowań pod względem Jezusa. Najbardziej jest chyba znany z tego, że oskarżał Jezusa o to, że był nieślubnym dzieckiem marii i rzymskiego żołnierza. I mimo to, że tak bardzo nienawidził prawdopodobnie chrześcijaństwa, że wyśmiewał, próbował ośmieszyć chrześcijaństwo, to nigdzie u Celsusa nie znajdujemy takiego pomysłu, że chrześcijaństwo powstało wokół człowieka, który w ogóle historycznie nie istniał, że Jezus był po prostu zmyślonym mitem. Odnosił się, mimo Mimo całej swojej nienawiści czy niechęci do chrześcijaństwa odnosił się do Jezusa jako postaci, która rzeczywiście historycznie istniała.